Mateuszku, bardzo się stęskniłem, muszę powiedzieć na początek. I jak sobie tak popatrzyłem w kalendarium twoje Dzień Dobry TVN-owe, to zdziwiłem się, bo zobaczyłem tam, że około 8 lat temu prowadziłaś też wydania Dzień Dobry Wakacje. Tak, na zastępstwie. To już po tym, jak przyszłam do TVN-u, to rzeczywiście miałam takie, tak, wakacyjne wydanie. 8 lat temu to było? Tak, wydaje mi się, że 2013-14 tam były wpisane daty. I od razu sobie pomyślałem, dlaczego wtedy ta przygoda z Dzień Dobry TVN nie została przedłużona w twoim przypadku? Słuchaj, ja bardzo chciałam, ale nie, no to były później tak naprawdę co roku w wakacje. Był taki zwyczaj, że różne osoby zastępowały prowadzących stałych, którzy wtedy jechali na wakacje i mieli wolne. No prawdę mówiąc, wiesz, rotacja prowadzących w Dzień Dobry TVN była zawsze tak mała, że to nie tak szybko zwalniało się miejsce. Pamiętam, że jak zwolniło się miejsce po Jolancie Pieńkowskiej, to przyszła Ania Kalczyńska. No i później znowu długo nic. Teraz jest chyba najwięcej w ogóle par w historii, mam wrażenie, Dzień Dobry, bo chyba 6. Nie, 5. 5. 5. A było wtedy 4 chyba, tak, 4 pary wcześniej było, a teraz jest nas, tak, teraz jest nas 10 w sumie. Przyszedł ten czas, że dołączyłaś, już we wrześniu będzie 2 lata, do właśnie ekipy Dzień Dobry TVN. Dlaczego sobie pomyślałaś, że kurczę, to jest właśnie to, co teraz bym chciała robić? Wiesz co, to był taki bardzo trudny moment w moim życiu. Ja rozważałam, czy w ogóle chcę wracać do telewizji, a już zawsze chciałam prowadzić Dzień Dobry, bo lubię ten format. I jak zaczęliśmy z moim dyrektorem rozmawiać, pamiętam, że powiedział, to wrócisz, ja mówię, a dasz mi dzień dobry. I to jakoś tak poszło. To trzeba mówić o swoich emocjach i pragnieniach, żeby tak, się sprawdził. Tak, ale to też wydawało mi się, że chyba takie najbardziej na miejscu będzie, bo to jest... nie do końca czułam, że chcę wracać do rozrywki. Dla mnie Dzień Dobry TVN nie jest programem rozrywkowym, jest programem, który łączy wiele gatunków, jest i lifestyle, rozrywka, jest publicystyka, ale to jest taki przyjemny, śniadaniowy format, który w tamtym momencie był chyba taki najbliższy do prowadzenia i jest cały czas. Ja się tutaj dobrze czuję i mam nadzieję, że to jeszcze będzie długo trwało. Jest tylko jedna rzecz, przy której pomyślałem sobie, że na minus jakby działacz, że nie chciałbym może z jakiegoś takiego powodu prowadzić Dzień Dobry TVN, że dla wielu osób to jest jednak też taki stres, bo my widzimy wasze fantastyczne duety, świetne rozmowy, ale wasza praca nie kończy się o 11, ale też przychodzą tabelki, przychodzą raporty, kto się najlepiej oglądał. Czy dla ciebie ta praca właśnie daje ten spokój wyczekiwany, czy jednak jesteś też częścią tego takiego rozedrgania, jak my się obejrzymy? Zawsze jak przychodzą tabelki i widzimy, że się obejrzeliśmy lepiej niż konkurencja, to jest bardzo miło, a to się zdarza często, bo akurat w grupie komercyjnej 16-49 lat, czyli w tej najbardziej cennej dla reklamodawcy, bo to jest siła nabywcza, my wygrywamy absolutnie, więc to jest miłe. Jesteśmy najchętniej wybieranym programem śniadaniowym w Polsce. To jest jakaś adrenalina, ale to jest taki element rywalizacji. My w parach, szczerze mówiąc, nie rywalizujemy. Wiesz co, też na koniec dnia, prawdę mówiąc, na to, który program obejrzał się lepiej, ma wpływ tyle czynników, że my nigdy nie wiemy. To nie są prowadzący. Myślę, że prowadzący są jakimś takim czynnikiem, którym być może jest nawet najmniejsze. Że to są goście, to są tematy, to jest naprawdę też to, że konkurencyjny program ma temat, który akurat w tej chwili lepiej się obejrzał i był przepływ widzów. To jest mnóstwo rzeczy, które na to wpływają, więc ja szczerze, ja chyba nawet nie wiem, czy jest coś takiego, która para się najlepiej ogląda. Nie mam pojęcia. Tak słyszałem od innych, więc akurat dlatego tak zadałem to pytanie, choć też mam wrażenie, że... Nie mają jakiś taki gen rywalizacji i sprawdzania. Nie, że tak? Oni dokładnie orientują się, kto na przykład ogląda się lepiej, jak to gorzej. Chociaż też sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdyby nasz wydawca czy producent jednak pamiętał, że faktycznie tych czynników jest więcej, no bo... Ja słuchaj, na pewno wiem, że nasz szef, czyli Edward Miszczak, ma taki... ma, myślę, taką metodę, że do każdej pary chodzi i mówi: oglądacie się najlepiej. Więc może do tego oni myślą, że są najlepsi. Jestem o tym przekonana. Mamy 5 najlepszych par w takim razie. Świetnie zrobiliśmy badanie, jesteście najlepsi.